Cześć, Gosia Kami. Hasło planowanie. Zaczynamy od planera. Tak, możemy dodać coś do pisania. O. Dalej. Planowanie. Osoba. I jakieś elementy geometryczne w taki sposób. Różne połączenia elementów, na przykład tak, zawsze tutaj coś możemy dopisać. Jak możemy jeszcze planować? Możemy rysować flipchart. Na kółkach. I tutaj jakieś elementy. Możemy wykorzystać planowanie, czyli układanie i nasze puzzle. Bardzo często wykorzystywany motyw puzzli. Na przykład tak. Albo planujemy, możemy narysować strategię, chociażby tak, kółko i krzyżyk. O. Możemy narysować również kalendarz i tutaj jakąś datę. Na przykład 12 miesiąc 10. I to jest ta data ze wskazaniem. Możemy wykorzystać linijkę do planowania jako symbol, ekierkę albo inne połączenia jakichś kontenerów, chociażby w taki sposób. Dziękuję bardzo.